Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku Super Liminal. Tylko tak, czemu to znów nie działa? Już działa. I co my tu musimy zrobić? No musimy pewnie sobie zrobić schodki. Musimy sobie zrobić schodki z tych budzików. Panie budzik. Widzę, że to się kopiuje za każdym razem. Fuck, oh no. Ej, to nie jest większe. Tu jest. Jak jebło. Łoporowo. W sumie da się to zrobić właśnie w ten sposób, nie? Nie. Kiciuś złoty. Nie wolno. Nie wolno, panie kiciuś złoty. Zablokowałem się. Nie? No my to musimy zrobić definitywnie wieżę, no. Może się teraz uda wejść? Po tym budziku? Dobra, udało się. Ale, halo, nie wolno tak. Już tu kliknąłem. Już tu chyba kliknąłem. Ale ciebie nie kliknąłem. Tylko tyle? Dobra, idziemy. Nie wiem, ile jeszcze gry zostało. I to mnie troszeczkę niepokoi, bo jeżeli ten odcinek będzie trwał 5 minut, to ja naprawdę chyba się zapłaczę. Dobra, perception is reality. Nie odpisujecie mi na moje prośby, czyli nie oglądacie po prostu odcinków do końca. Znów tu się kopiuje. Ewentualnie może nikt z was po prostu tej gry nie zna, ale... No właśnie, myślałem, że może ktoś mi podpowie, ile tej gry jeszcze mniej więcej zostało. Ile jej zostało? Tu przejścia nie mamy. Dał tylko i wyłącznie tu. No i jest jabłuszko. Rozumiem, iż, ponieważ... Gdyż... Potrzebujemy tu jakoś pewnie zepchnąć to jabłuszko, co? Tak. Jabłko zamiast głowy. Taki achievement nam wpadł. To było easy. Ej, to się teraz... to się tak włożyło teraz w siebie, dobra. Kolejny budzik. I kolejna muzyka. Szukamy tej naszej windowej muzyki. To była chyba ta. Standardowo Shiro musiał zrobić cięcie. Nic nowego. Możliwe, to jeszcze nie jest ostatnie cięcie. Dobra, ale wracając. Myślę, że tutaj znów... Wow, inne kolorki. Wow, tu wychodzą jeszcze inne. Zielone. Co etapy jabłuszka. I świetnie. Jakie świetnie, to ja powiedziałem? Co ja gadam? Kurde. Wracaj do siebie. Dobra. Co my tutaj mamy? Employers only. Tutaj również. Bardzo ciekawy wiatrak. Z zamkniętą tylnią ścianką. Nie wiem, na jakiej zasadzie ma on działać, ale... No ale okej. Tu tak samo jest kopiowanko. No tam chyba nic nie ma, z tego co widzę. Jest. I muzyka zmieniła sama z siebie. Wow. Tu coś było. Tego nie widać. Zobaczmy nawet na górze. Obstawiam, iż to nam otwiera, no właśnie. Trzeba pomyśleć. Zaskoczymy tu. Nic nam to nie daje. A
takie buty. Tylko no, to nadal jest, powiem wam, trochę ciężkie. Mogę sobie przepchnąć? No nie mogę sobie tego przepchnąć. No właśnie, to wszystko spada. To wszystko spada. Jak to zrobić, ej? Nie mam pomysłu. Nie mam pomysłu. Podłączone do niczego nie jest. Zresztą nawet byłoby to ciężko w jakikolwiek sposób zrobić. To mogę makro spróbować, ale to mi coś da. Perception is reality. Faktycznie. Znaczy zrobić w ten sposób. Dobre, ej, no chciałem oszukać, nie oszukałem w końcu. Udało mi się to zrobić tak, jak być powinno. Tak, jak być powinno. Warning. Dr. Pierce is frantically submitting numerous spelling and grammar mistakes into the standard orientation protocol in a desperate attempt to counsel you. I have no subroutine to correct these errors, but I cannot compromise the integrity of the standard orientation protocol. You will not receive these messages. They would not make sense regardless. No właśnie. No serio, ona troszeczkę mi GLaDOS przypomina. Nie wiem czemu. Nie wiem czemu. W ogóle ja wam powiem, że nagram to 10:30 dnia, gdzie ten odcinek wychodzi. Skończył mi się zapas niestety. No coś jest. Tam coś jest, halo, tam coś jest, ja tam coś widziałem. Ja tu coś mogę skopiować? Bo ja coś tam widziałem. O. Perception is reality, tak? Jakie małe te jabłuszko już się robią. Tu zaś nie możemy. O, tu już jest większe. Tu już jest większe. No, to i tak nic nie daje. No kurde, tam coś widzę. Tam coś widzę, tylko nie wiem, jak tam się dostać. Krzesło? Nie. Tu coś jest. Tu coś jest. Tam coś jest, ja tam widzę jakiegoś pionka chyba czerwonego. Ale żeby on tak był tutaj po prostu, to aż mi się wierzyć nie chce. On coś musi oznaczać. Chyba to jest pionek. Czemu on by tam był? O, 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 o. Tu jesteś, przyjacielu, moi boże, no właśnie. Wiedziałem, że on coś tutaj będzie robił. Tu easter egg. Wiem, że tu nic, żadnej zagadki już nie ma. Ciekawe, ile już takich koników przegapiliśmy. I co one dają? Dobra. No i właśnie, nagrałem to o 10:30, o 12:30 mam w sumie wizytę u fryzjera, sobie umówiłem jakoś słabo. I muszę w 2 godziny się wyrobić, żeby to zacząć renderować przynajmniej. Jeszcze muszę się wykąpać, bo ja ostatnio naprawdę bardzo długo śpię. Mega, mega długo śpię.
I powiem wam, że jak ja teraz będę musiał wrócić do pracy, to dla mnie będzie katorga. Dla mnie będzie katorga. Dla osoby, ogólnie dla osób, które uwielbiają spać. A ja jestem właśnie taką osobą. Sen jest dla mnie bardzo ważny. Wstawanie poranne to jest po prostu dramat. To jest dramat. No ale wiecie, trzeba. Somna Sculpt, Sleep Clinic, Gallery, aha. To nie jest klinika snu, tylko galeria. O, tak. Aha, i nie chciałem w tą stronę, ale dobra. O. Teraz delikatnie tu. What? Co tu się odwala? Bo tam przejście nie było, ale nie, no chyba było przejście. Tu nic nie widać. Tu przejścia również nie ma. Nie, no jest przejście tam ogólnie. Nie! Fuck me! Dobra, tam chyba nic nie było, no. Kurde, jak było, to sobie nie daruję. Ja bym tego cheatowania nie nazwał ogólnie, jeżeli chodzi o makra. Po prostu daje, wiecie, no... że tak powiem, daje swoim palcom odpocząć. O, no i pyk. Tu nic nie było. Banana! Właśnie, był banan. Co jakbyśmy go nie wzięli? No byłaby dupa blada. Zobaczę, czy tutaj tego banana nie pominąłem. No raczej bym nie pominął banana. Banan. To jest kopia, rozumiem. Ale ty kopią nie jesteś. No dobra, tylko tak. Znowu weszliśmy na jakieś dalsze zadupie. Widzę latarkę, której podnieść oczywiście nie możemy. Ale mam banana. Mam banana, jestem szczęśliwy. Lubicie banany? Tak szczerze powiedziawszy? Cloud insert. Eggshell. To pewnie są jakieś kody dodatkowe. Mówi więcej czerwonej farby. No banana wam nie zostawię, jesteście niegrzeczni. Attention. Dr. Pierce continues to input significant errors. I will interpret his basic ideas. Hello, my introductions are redundant. I am a real doctor who went to doctor school. VR has never been a mistake. I can help you, but I also do not know how. Transmission ends. No i to są jakieś inne sody. A, to robi własne te. Własne... Boże święty. Kopie maszyn. Ale jaja. To są puszki. Ale to nie są puszki. Droga zamknięta. Redemption? Co? A Perception is reality. No już chciałem powiedzieć Redemption is reality. Redemption to odkupienie. A Perception to percepcja. Ale mam banana. Wiecie, mając banana, nie mogę wchodzić w interakcję z innymi rzeczami. Oki wielki banan. Wow, takim bananem to można, wiecie, co zrobić. Hello, name is my Pierce Dr. Glenn. To the Somnasculpt Welcome Experience,
team of your care leader patient years 10 development. Condition struggle you whatever with? Professional invention. Edge science with cutting, a tomorrow can bright. And buts, no ifs or look good. Joda tekst, nawet trochę nie joda, ale podobi, przepraszam, do jody. Ten banan mi się klinuje w tej dziurze. That's what she said. That's what she said. O, są normalne. No nie, nie są normalne. Nadal są klonowane dziady. A ja biorę banana. Ja biorę banana. Ciekawe, czy banan będzie z nami. Co jeżeli zapomnę ustawić alarm? Beep, beep. Emergency exit protocol. Teraz korzystamy właśnie z tego protokołu. Dziwnego. Ale ja mam banana. Ja mam banana. I witamy kolejny dzień. Chyba dzień. W sumie to nie dzień, bo jest... A nie, dzień! 7 rano. Dobra. Wow, relaxation room. Wow, nowe pokoje. To w takim razie te suity, czyli te... Nie kantyny, Boże. Tam coś gra. Otwórzcie to. I tak, wychodzi na to, że te pokoje, które tutaj są, one oznaczają inny typ snu. Teraz będziemy przeżywać relaks. Tak mi się wydaje. Wow, chmurki! To oprócz chmurek. Chyba nic. Idziemy dalej. Wczoraj siedziałem do godziny 3:00. I robiłem system rejestracji do Minecrafta. Powiem wam, że to jest po prostu dramat. Ja, osoba, która nie umie robić tych skryptów, czy nie umie robić skryptów, to mówię, no ja bardziej, jeżeli chodzi o oprogramowanie, to C Sharp, trochę JavaScript, bo no, jakby nie patrzeć, no robiłem tego bota na Discorda i tak dalej, no i tam ogarniam. Tutaj nie będę oszukiwał, ale jest to u mnie metoda prób i błędów. Chociaż mimo wszystko i tak te pluginy dobrze mi wychodzą, o dziwo. Udało mi się połączyć już z bazą danych. Udało mi się nawet w dokumentacji znaleźć eventy, które służą właśnie na przykład za blokowanie ruchu gracza, ewentualnie po prostu, wiecie, żeby się teleportował w jedno miejsce i tak dalej, dopóki się nie zaloguje. I w miarę to już wychodzi, tylko tam jakieś małe mankamenty, muszę poprawić tam, wiecie, połączenie z bazą danych. Wow, to jest jakieś wejście. Boję się, że jak tutaj wejdę, to się zaraz zamknie. Wow. Wow. Szkoda, że tej gry nie ma na VR-ze. Oj, szkoda. Uwielbiam takie partikle. Szkoda, że są statyczne. Szkoda, że są statyczne, mogłyby delikatnie tak, wiecie. No nie chodzi o to, żeby jakieś tam napierdziały mocno, ale żeby delikatnie się zżarzyły. Może świetnie zrobione. Lubię takie rzeczy. No i to jest prawdziwy relax room. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. This is a notification that you have reappeared on our monitoring system after a prolonged absence. Please continue to do whatever you did most recently and discontinue whatever you were doing immediately prior to that. I co? Mam się relaksować. Janitor. Kolejne suity. To jest w ogóle po drugiej stronie, gdzie byliśmy. Dokumentacji się nie da zobaczyć, czy coś. Wiecie, taka dupa trochę. O, działają w końcu.
Już nie wiem, po co ja to robię, ale okej. Szachy! I zobaczcie, jak klikam tu... A nie, no dobra, on sam przechodzi. Nieważne. Nie było tematu. Nie było tematu. Kolejna soda. To jest napisane no service ever. Ale tego nie zauważyłem wcześniej. No, ale ogólnie jeżeli chodzi o pluginy, to już w tej chwili mamy system no prawie logowania. Mamy statystyki połączone z Discordem jak najbardziej. Czyli wszystkie wasze wiadomości i tak dalej, gdzie zdobywaliście levele na Discordzie. W ogóle was zapraszam do tego Discorda. Wszystkie właśnie poziomy, które zdobywaliście na Discordzie, teraz odzorowują również poziom w Minecrafcie. Chatka puchatka. Ogólnie również wszystko jest połączone z bazą danych. Można sobie to konto oczywiście właśnie połączyć dzięki temu. Zrobię jeszcze może dzisiaj, dokończę na pewno dzisiaj system logowania. I przy okazji może jeszcze bym właśnie napisał na stronie kupowanie żyć. Kupowanie żyć, bo oczywiście, wow, zobaczcie w ogóle, my jesteśmy mali teraz. Czy mali? No nie jesteśmy mali, po prostu. No teraz jesteśmy normalni. Chociaż nadal chyba delikatnie przymali. Bo ogólnie tak, jeżeli chodzi o ten serwer Minecrafta, gramy oczywiście na pseudo hardkorze. Pseudo, bo to nie jest prawdziwy hardcore, tylko hard, gdzie tak naprawdę skrypt decyduje, czy was zbanuje i wasze konto. Więc tak, ale nie przejmujcie się, bo nawet jeżeli umrzecie na tym hardkorze, to nie oznacza od razu, że musicie cokolwiek zapłacić. Oczywiście jest możliwość wspierania naszego kanału YouTube'owego, jak i Discordowego, jak i serwera Minecraft, jeżeli nie chcecie się bawić w Discordy. Aczkolwiek da się to zrobić w całości za darmo, bez zbędnego pierdzielenia. Ej, kolego, to tu się od Janie Pawla. Ej, ale świetnie, patrzcie. Pyk. No teraz się wyrównało chyba. Też niekoniecznie. Kurde, no, naprawdę to jest po prostu genialnie zrobione. I to jest chyba gra nawet zrobiona na Unity. Tak mi się wydaje. Pewnie nie jestem, ale tak mi się wydaje. I naprawdę ta percepcja tutaj jest po prostu genialnie zrobiona. Pierwsza gra z łamigłówkami, która mi się tak podoba. Bo te... Naprawdę, łamigłówki nie są ciężkie. Nie są też jakieś tam super łatwe. Takie są zrównoważone, wiecie. Nie zablokujecie, musicie trochę pomyśleć, ale nie zablokujecie się. Radio. Myślałem, że ja muszę przenieść gdzieś, chyba. Naprawdę, coś pięknego. O to bym zapomniał. Idziemy z radiem. Oho, Amanda nam się przypomina. No, ten telewizor mnie trochę niepokoi. Ale chyba tak się nie da tego zrobić. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. In addition to continuing and discontinuing as mentioned earlier, please also disregard any unsettling experiences that you may have recently had. Everything should have now reverted to being soothing and therapeutic. If this is not the case, you may be receiving this message in error. Czyli najprawdopodobniej nie wiemy nawet, co robimy, a czyli nasz doktor nie wie, co robi. Szukam czegoś, co się może zmienić. Ej, czy nas to oddaliło? Zobaczcie, co się dzieje z tym telefonem.
Jakiś glitch. Dobra, bo tutaj jak ktoś z was, nie daj Boże, będzie miał jakąś epilepsję czy coś, to będzie miał problem. Natomiast to samo zrobi wtedy Cloud Insert. Ark, I'm a pirate. I'm a pirate. Portal prototype. Oho, El Cablo. Ale to wychodzi na to, że teraz w teorii już nie powinien działać telewizor, prawda? Jestem ciekaw. Telewizor się wyłączy? Nie, nie wyłączył się. Wiem, że może będzie miało to jakiekolwiek znaczenie, ale nie. Ale nie. Czemu to strzela? Why? Czemu to strzela? To jest creepy jak chuj. To jest creepy. To miało być strefa relax, a nie. Myślę, że coś tu stoi za tym wszystkim. Wow. Zmiana scenerii, nie? Ale zobaczcie, dźwięk się wyłączył. Wyłączył się dźwięk. Ja wiem, czy się to łączy. Nie, jeszcze nie załączył, już został zniszczony już w plikach gry. Ciekawe. Dobra, mamy tam kolejny portal. Kolejny wiatrak. Obstawiam, że możemy go użyć jako paralotni, czy jako paralotni, jako takiego, wiecie, silnika do góry, żeby sobie poskakać. Ale to tylko moje przypuszczenie. Sprawdzam się przy okazji, czy nie ma tutaj żadnych przełączników, ewentualnie gaśnic, ale chyba nie. Dobra. O, coraz większe. Wywalisz się, czy nie wywalisz? Nie chcę się zbytnio wywalić. I teraz pytanie, jak my to zrobimy? W teorii możemy to zrobić w ten sposób. Teraz zmusić go do przewrócenia się, ale to naprawdę nie jest łatwe. Przewalił się nie tak, jak chcieliśmy. Teraz przynajmniej na niego będzie dało się wejść chyba. O. Nadal nie. Tędy? Ani tu. Deczka zabrakło nam. Shit. No nie widzę, żeby mnie to jakoś delikatnie nawet odpychało. Może to jeszcze jednak nie jest sposób, co? A, wystarczyło zrobić w ten sposób. Zdmuchnąć. Brzmi to logicznie. Tą dużą jęgą. Tego widzicie, no mówię, tutaj te pomysły naprawdę nie są źle zrobione. Powiedziałbym nawet, że są bardzo fajnie zrobione. Możemy wiatr nawet przyciągnąć jeszcze. Zobaczcie, że on już lecił swój dźwięk.
Są małe glitche niedociągnięcia, ale naprawdę one nie są na tyle irytujące, żeby się nawet na tą grę gniewać w jakikolwiek sposób. O, było okno. Dobra, tu rozumiem, że się nie da nic wziąć, ale tu pewnie już się da. Wow, co to? Dobra, tu się da wejść. Tu się da wejść, tutaj nie ma szyb. Ja biorę wiatrak ze sobą. Nie mogę? Jak nie mogę? Mogę. Aha, wiatraczek mały. Ło. No trochę jesteśmy mali. Trochę bardzo mali. Ale to i lepiej, bo mamy przynajmniej tutaj, ja widzę, że wiatrak taki weźmiemy, ale mamy przynajmniej dobre wejście. Patrzę, czy tutaj nie ma czegoś, co jeszcze bym chciał kliknąć. Może jakiś easter egg, czy coś. This box, all construction requirements, double wall class, no 4. Aha, to jest po prostu klasa kartonu. Tu nic nie ma. Wychodzi na to, że tu nic nie ma takiego, co byśmy mogli sobie kliknąć. I gdzie my jesteśmy? Termostat. Szafki. Dużo szafek. Dużo szafek. Prysznice. Pod prysznicami oczywiście nikogo nie ma. Teraz jestem ja. Teraz jestem ja. Nikogo sobie tutaj nie możemy poklepać po tyłku. Tu coś jest. Hello. My name is Dr. Glenn Pierce. And I'd like to read you my favorite inspirational quote by me. The worst thing you can do is focus on negativity. It won't spare you from the cage of death, the pain of disease, the cruelty of time, the cold shell of human nature, or the eventual loss of everything you've ever held dear. Whatever you do, don't focus on that. A, bo tu jest taka, wiecie, percepcja troszeczkę inna. Teraz pewnie wychodzimy. Tak, teraz wychodzimy tutaj, co szliśmy. To jest genialnie zrobione, naprawdę. To jest genialnie zrobione. Ja się będę podniecał tą grą, bo dla mnie po prostu, no serio, zrobienie czegoś takiego to jest mistrzostwo. Basen. El Baseno, da się skakać? Nie da się skakać. Ale ja, coś mi się wydaje... Wydaje mnie się, iż to nie jest koniec. Gdzie to uciekło? Tu jest basen. Dobra. Ej, ale nie tak. O. Dobra. I pytanie, tak, tam coś jest, tam jest exit. Ale jakiś inny exit. No i weź teraz, człowieku, bądź mądry. Bo nie wiesz dokładnie, co potrzeba. Możliwe, że wyjście jest też tutaj. Weź tu, bądź człowieku mądry. Nie wiem. Się w ten sposób? Ej, byłem w tym zamku. O kurde, trochę chyba przesadziłem, co? Definitywnie przesadziłem. Nadal nie. Jaja sobie robicie. O. Teraz tu i tu.
Teraz pytanie, czy coś tu jest? Czy coś tu jest? To jest pytanie za milion punktów. Oprócz naszego oczywiście... czy oprócz naszej gaśnicy oczywiście. Płynie jesteśmy. A, dobra, wychodzimy tędy. Kapuje, o co chodzi? Zobaczcie. No w sumie chyba teraz powinno być dobrze. Oczywiście, że tak. Chwilę by się męczył. To wcale nie o to chodziło. Dlatego mówię, no jeżeli chodzi o tą grę i chęć w ogóle, wiecie, ogarnięcia takich których sekretów, naprawdę trzeba dosyć sporo czasu poświęcić na to. Dlatego ja też tego nie robię, bo wiem, że na odcinkach nie mam aż tyle czasu, żeby się w ten sposób pobawić. Ale makro działa. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to thank you for triggering every single one of our 823 emergency protocols. This will assist us greatly in improving the system for future patients. Congratulations. Anyway, you're now headed in the right direction, and we should be able to initiate the emergency exit protocol shortly. Zobaczcie w ogóle, jak się tutaj rozmywa to wszystko fajnie. Kurde, no. No elegancko, naprawdę podoba mi się ta gra. Wow! Jak ja to zrobiłem? What? Podchodząc do większego, zmniejszam się. Podchodząc do mniejszego, zwiększam się. Stawiam, moi drodzy kochani, że jak zrobię to w ten sposób, to wyjdę teraz wielki. I będę mógł powiedzieć, pij mleko, będziesz wielki. Nadal nie tak, jak chciałem. Zobaczcie, że nadal jestem tutaj mały. Będzie większy niż to? Takie samo. Uwo, jakie wielkie wrota. Ja nawet tutaj nie wejdę. I teraz to się pogubiłem, powiem wam osobiście szczerze. Nie wiem, gdzie jestem, jakiego rozmiaru nawet. Nie wiem, jakiego rozmiaru. Nie, no, powinienem leść w tą stronę, bo ten zwiększał, tamten zmniejszał. What? Tak mi się wydaje, że tak było. Kurczę. To płyta MDF, w ogóle zobaczcie, jak to jest świetnie zrobione i świetnie pomyślane. Tutaj dajcie taki... Wow! Halo, gro, proszę się nie bugować. Proszę się nie bugować. Nie wiem, czy ja się robię większy, czy nie. Kurde, nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się. Ja będę musiał zaraz to ogarnąć jeszcze sam. Teraz nie będę większy, to... Ej. No nie wiem, czy jestem większy? Kurde, nie wydaje mi się. Dobra. O! O! Wystarczyło zrobić coś takiego. Patrzcie go, no. Aha, jakie małe gówno. Opa! Dało się wyjść, dobra. Żyję i mam się dobrze.
Leć. I leć. Czemu nie chcesz lecieć? Halo, ej. Wow. Hop. Hop. No genialne, portal, po prostu portal. Dobra, mamy szachy. Mamy jabłuszko. Czy my się dostaniemy teraz tam na drugi koniec, naprawdę? No w teorii tak. Jesteśmy już więksi. Wyszliśmy z tego kartonu. Wow. Nie no, naprawdę, to jest kurde po prostu coś genialnego. O, jest wejście, dobra, do kartonku. Do kartonku jest wejście. To jest po prostu coś genialnego, naprawdę, tak mi się to podoba. Tak ryje psychę pod tym względem. Po prostu szok. Po prostu szok. No i mamy windę chyba kolejną. Pięć, sześć, piąty, szósty jest snem absolutnym, czyli chyba w tej chwili już będziemy mieć limit. Chyba będziemy mieć limit. Dobra. Zostało mi ile? 4 minuty odcinka. No nie wiem, w razie czego wam to podzielę na dwie części, a jak nie to... To jakoś tam sobie... Ogarniemy to. Trzecia rano. Dobra, niebezpieczeństwo. Disconnect power before opening condenser fan grill. Emergency exit protocol initiated. Please prepare to conclude your Somnasculpt experience in 10, 9, 8. Error. Error logged by. Orientation protocol. Stand by for analysis. Ciekawe, czy naprawdę da się tutaj poczekać na tą analizę. Ciekawe. Widzę, że wszędzie są wyjścia. Wszędzie i nigdzie. Wszędzie i nigdzie. No i kolejna krew. Error analysis complete. You are exhibiting signs consistent with an increase in fear, hopelessness, and frustration. This is inconceivable, as Somnasculpt therapy is proven to correlate with a decrease in these emotions. Tylko co dalej? Tylko co dalej? Żadnego achievementa za wyjście na schody? Naprawdę? Zawiodłem się. Zawiodłem się, po prostu się zawiodłem. Ile tej gry nam jeszcze zostało? Oho, kolejna info. Hypothesis. Patient was improperly oriented. Conclusion. Impossible. Reformulating. Ja widzę, że zaraz będziemy się chyba z Mario witać. Zielone rurki już są. Wydaje mi się, że to była instrukcja załadunku. Improved hypothesis. Patient requires additional Somnasculpt therapy. Conclusion. Emergency exit protocol cannot proceed. Emergency exit protocol has been emergency destroyed. Obudź się, wake up. Instruction. Continue with Somnasculpt therapy indefinitely on an independent basis, as all orientation resources have been exhausted. This concludes your standard orientation protocol. Goodbye. A, okej. Okay. Widzę, że to koniec, tak? Baw się sam. Baw się sam.
I co, kolejne sny będziemy mieć? Czyżby? Wow. Co się tutaj zmieni teraz? Tego już nie mogę kliknąć. Wow, halo, halo, co tu się dzieje? Elegancko. Słyszę budzik kolejny. O, da, mamy też i nasz nóż. Nawet kilka noży. Zaraz, zaraz, no to. Już nie ma kraty. Już nie ma wyjścia. A, wiedziałem, że cię zobaczę. Opa. O, zniknęło. My name is Dr. Glenn Pierce. Thank you for completing the Somnisculpt Standard Orientation Protocol. Before you begin the first phase of therapy, I'd like to briefly describe the finite and fragile nature of the dream state. To nie była informacja z pierwszego prowadzenia, że tak powiem? Właśnie kojarzę. Tak mi się właśnie kojarzy, kuweta z pędzlem. Kurczę. Widzę, że robi nam się loop, totalny loop. Sen się chyba psuje, to dosyć mocno. Wow. Teraz sobie na to wyjść, okej. Okay. Standardzik. Inaczej być nie może. Tak, kolejne. Ło, ale się w bani ryje. Ale się w bani ryje. Serio, już mi się delikatnie robi niedobrze. Nie wiem, gdzie jest góra, a gdzie jest środek. Nie wiem, co mam zrobić teraz. Co mam zrobić? Tu coś jest. Poprzybijane. Naprawdę nie wiem. Ej, no co jest? Puszki wziąć nie mogę. Już ta puszka to i tak była tą puszką, którą... A drzwi... Właśnie o tym mówiłem, że tutaj coś było, że tutaj coś było. Mam wrażenie, że tutaj też coś jest. Tam też coś musi być, no. Inaczej być nie może. Troszeczkę teraz zabiłem za duży. Wpadek. No ja tam muszę wejść. Ci wydaje, że tam jest secret. Czekajcie, to zrobić tak.
Teraz się małe zrobiło. Nie, w drugą stronę, w drugą stronę, w drugą stronę. Dobra. Tylko teraz kurczę, no widzicie. Albo robię skos za lekki, albo za mocny. Przepraszam. I to jest problem. Teraz tak jakby, no widzicie, no już prawie było. O właśnie, o właśnie. Mówiłem, że coś tu będzie. Mówiłem, że coś tu będzie. Nie wiem, czy to jest sens w ogóle, że ja to zbierał. Wow. Ciekawe, że to nie było właśnie tutaj to przejście. Opa. Jak wiecie co, jak człowiek przez chwilę się przyzwyczai do tego wszystkiego, to już jest lepiej, ale te pierwsze chwile naprawdę były ciężkie dla mojego mózgu, żeby to się przyzwyczaiło. Wszystko. Po prostu dramat. Otóż... No nie, dobra, wcale nie jest lepiej. Of course, nothing is more challenging than the difficulty of changing perspective. Of fundamentally altering your perceptions in a way that will enable you to face dire, trial-by-fire scenarios with solutions that could not be found otherwise. Czy coś jest, czy nie ma nic? Chyba nie ma nic. Jakieś przejście, ale... Kurde, już powinienem kończyć odcinek. Ja już powinienem kończyć odcinek, ale tego nie zrobię. Nie wiem ile gry zostało, a widać, że to już jest końcówka. Więc pewnie wam to albo połączę, albo będzie 1-2. Okej, na perspektywo. Wiem, że to musi iść tak. No i coś takiego. Może i nie. Nie wiem, czy nie potrzebujemy czegoś, żeby się tutaj delikatnie do góry podnieść. Ale może i nie. Czemu to jest przejście takie? Ej! Ej, no chciałem tam wrócić! Kurde. Wow. Jest winda, uciekamy. Zabraliśmy suweniry ze sobą. Dobra, a, wyjście po tej stronie. Ona pierwsza. Percepcja nie jest rzeczywistością. Jak nie jest, jak jest. Ja mogę zabrać? Nie mogę ci zabrać. Myślałem, że może jak ktoś skoczymy, to wiecie, coś się stanie, ale nie. Ale niestety nie. Jest to samo. To jest to samo. Nie wiem. Myślę, to jest zagadka na pewno, ale... Zobaczymy, może ta pętla zaraz się skończy, ale nie jestem pewien. Wydaje mi się, że trzeba coś zrobić. A może i nie? Prawo. Wydaje mi się, że musimy... No nie. Więc zatrzymałem się i co?
Tak jakbyśmy musieli sobie, nie wiem, drzwi przesunąć? A kapuje, o co chodzi? Zobaczcie, że za jakimś czasem, tak jakby się resetuje i są drzwi po lewej stronie, a jak są drzwi po lewej stronie... Właśnie, ale tu nie widzę w ogóle przejścia. W jaki sposób moglibyśmy sobie przejście ogarnąć? Tego nie możemy ruszyć. Patrzę, co tutaj mogę zebrać, no ale nie mogę nic. Lepiej za ułek. Nic to nie daje. Perspektywa też nic nie daje. Co tutaj można zrobić? Tak by były potrzebne drzwi. No mówię, ja wiem, o co chodzi. No tu pokazuje nam po lewo, czyli że musimy wejść w tą stronę, ale tutaj nie ma nic. I nic nie mogę również ruszyć. Zastanawiam się, co tutaj się da zrobić. Możliwe, że gdzieś jest perspektywa, którą mogę zrobić również. Ja jej nie widzę.